Słowem, ci działacze Polonii Amerykańskiej nie mieli ze strony polskiej nawet werbalnego poparcia. Mało tego, akurat w momencie, kiedy były przygotowania do takiej konferencji Polonii w Waszyngtonie, żeby właśnie ten lobbying tam prowadzić, ona miała być dwudniowa. Pierwszego dnia chodziło o wypracowanie stanowiska, jakie są polskie zastrzeżenia do tego. A następnego dnia ci właśnie uczestnicy konferencji w Waszyngtonie mieli odwiedzić biura wszystkich 450 kongresmenów na Kapitolu, żeby przekazać im na piśmie te polskie zastrzeżenia i polskie stanowisko. No i wydawało się, że będzie bardzo liczna ta konferencja i że to może tam dać jakieś rezultaty, ale w międzyczasie przyjechał do Stanów Zjednoczonych pan wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski. On teraz jest ambasadorem w Izraelu i odbył szereg rozmów z różnymi działaczami takimi większego kalibru. I po tych rozmowach znaczna część działaczy polonijnych odwołała swój udział w konferencji w Waszyngtonie. Więc bardzo możliwe, że pan minister Magierowski jakoś tam ich odwodził od tego pomysłu, od udziału tej konferencji. To było bardzo źle. Tym bardziej, że nasi politycy, nasi dygnitarze, no tu mówią nam, a to nie ma z tego, ale państwo widzicie, że to zagrożenie naprawdę jest i to i tym większe, że nikt o tym nie mówi. Ani rząd dobrej zmiany, ani nieprzejednana opozycja też się nie zająknie, bo gdyby to tam by już strąbiła od rana do wieczora, każdego dnia, 24 godziny na dobę o tym zagrożeniu, a tu nic. Więc widocznie oni, są dwie możliwości. Albo wiedzą coś, czego my jeszcze nie wiemy, no albo też no, nie mają żadnego pomysłu na to, jak tu Polskę i naród polski przed tym zagrożeniem ochronić. Proszę państwa, drugim takim wydarzeniem, no i to może mieć konsekwencje bardzo daleko idące, bo to mówię nawet na 100 lat, może nawet więcej, bo to będzie przez 100 lat, to już się można przyzwyczaić do wszystkiego. Więc być może, że następne pokolenia będą taką sytuację traktowały jako stan normalny. No i dlatego mówię, że to jest bardzo poważne zagrożenie i może się przeciągać jeszcze bardzo, bardzo długo. Drugim takim wydarzeniem, które no pokazuje, jak dalece Polska, jaki ogromny kawał suwerenności Polska sobie amputowała, ratyfikując traktat lizboński w 2009 roku, to było zawieszenie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym. I jak tylko Europejski Trybunał Sprawiedliwości zawiesił tę ustawę, to sędziowie Sądu Najwyższego, już przeniesieni na podstawie tej ustawy w stan spoczynku, nie czekając, aż władze polskie cokolwiek zrobią, wrócili jak gdyby nigdy nic do Sądu Najwyższego i do orzekania. I nawet nie chcieli oddać odpraw, jakie dostali od państwa z tytułu przejścia w stan spoczynku. No to pokazuje, że znaczy wzbudza wątpliwości, czy ci panowie, czy tam ludzie powinni być sędziami Sądu Najwyższego. Dlaczego? Dlatego, że ustawa o Sądzie Najwyższym stanowi, że sędzia Sądu Najwyższego powinien być nieskazitelnego charakteru. No a człowiek, który nie oddaje odprawy, którą dostał, jak się okazało, bez podstawy, to trudno powiedzieć, to skazę na charakterze widać od razu gołym okiem, że ma poważną skazę na charakterze. Więc nie wiadomo, czy tacy akurat powinni być sędziami Sądu Najwyższego, ale to mniej ważne, chociaż oczywiście ważne. Bo reakcja władz polskich na ten postanowienie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu była podobna do postępowania króla z powieści, z książki Saint-Antoine Saint-Exupéry, Mały Książę. Państwo pewnie pamiętacie tę książkę. Ona jest uważana za książkę dla dzieci, ale to dla dzieci jest za trudna, to dorośli powinni czytać. No i tam jest taka scena, jak mały książę odwiedza planetę, którą zamieszkuje król.
I król przedstawia mu się, że jest władcą absolutnym, nie znoszącym najmniejszego sprzeciwu. W związku z tym mały książę prosi, żeby król zarządził mu zachód słońca, bo on bardzo lubił patrzeć na zachody słońca. I król nie odmawia. Zagląda do kalendarza i powiada tak: zarządzam zachód słońca na godzinę 19:15 i zobaczysz, jaki mam posłuch. Oto coś takiego zrobił rząd. Mianowicie skierował do Sejmu, i to Sejm to w ciągu 3 godzin uchwalił, nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, kropka w kropkę zgodną z oczekiwaniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. A to nie jest koniec, dlatego że w tym roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości, on w ubiegłym roku tylko zawiesił tę ustawę, a w tym roku będzie ją rozpatrywał merytorycznie i może ją nawet uchyli. No i ciekaw jestem, co tam rząd wtedy i Sejm zrobi. Proszę Państwa, no to jest ilustracja utraty suwerenności politycznej. Mało tego, Polska w ubiegłym roku została wytarzana na oczach całego świata, wytarzana w smole i w pierzu z powodu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Przypomnę, że ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej została uchwalona w 1998 roku i na życzenie strony żydowskiej, bo już wtedy rząd konsultował ustawodawstwo polskie ze stroną żydowską, został tam wprowadzony do tej ustawy artykuł 55, przewidujący karalność tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, czyli każdej próby publicznego podważania podanej do wierzenia wersji historii II wojny światowej, a obozów koncentracyjnych w szczególności. No i przez 20 lat nikt nie zauważył, że ten artykuł 55 blokuje swobodę badań naukowych i ogranicza wolność słowa. Przez 20 lat nikt tego nie zauważył. I dopiero kiedy w styczniu ubiegłego roku Polska podjęła próbę wykorzystania tego samego narzędzia do ochrony własnej reputacji, nawiasem mówiąc nieudolną próbę, ale mniejsza o to, no to klangor się podniósł aż pod niebiosa. Najpierw głos zabrała ambasadoressa Stanów Zjednoczonych, która zresztą dzisiaj jest ambasadorem. Nikt się nie odważył uznać ją za persona non grata i dać jej eskortę do granicy. Nikt. Potem rząd Izraela podniósł klangor, potem cała diaspora żydowska, jak diaspora żydowska podniosła klangor, no to Departament Stanu się odezwał i pięknymi ustami swojej rzeczniczki poinformował nas, że jeśli Polska się nie opamięta, to może zagrozić swoim interesom strategicznym. O, warto postawić pytanie, jakie interesy strategiczne Polska ma w związku do Stanów Zjednoczonych. No jeden chyba ma, w postaci przekonania, że w razie czego Stany Zjednoczone będą broniły Polski do ostatniej kropli krwi. No ale jeżeli z powodu takiego błahego, jak nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, Stany Zjednoczone nam przestrzegają, że nie będziemy was bronić do ostatniej kropli krwi, jak się nie opamiętacie w tej sprawie, to cóż dopiero usłyszymy, jakby się pojawiło naprawdę poważne niebezpieczeństwo. No to warto się tak zastanowić nad tym, bo to nie na wiatr Departament Stanu rzuca takie ostrzeżenia. Proszę Państwa, no i co się stało? Ano, Polska z podwiniętym ogonem uchyliła tę nowelizację. Rządowa telewizja przedstawiła to jako wielki sukces. Dlaczego? Ano, bo cały świat o nas mówił. To rzeczywiście prawda, ale jak o nas mówił? Mnie to przypomina sytuację kobiety, która właśnie doświadczyła gwałtu zbiorowego, po czym wybiega na ulicę i krzyczy do przychodniów: słuchajcie, patrzcie, jakie mam powodzenie u mężczyzn. No to mniej więcej taki sukces był. Proszę Państwa, no i wreszcie czwarte takie wydarzenie. Pani Georgetta Mosbacher, która jest ambasadoressą Stanów Zjednoczonych w Warszawie,
ostrzegła polski rząd, że jeżeli będzie podnosił zbrodniczą, świętokradczą rękę na stację telewizyjną TVN, to ta świętokradcza ręka zostanie mu odrąbana, bo powiedziała pani ambasadoressa, że Polska może utracić wszystko, co osiągnęła w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. No bardzo poważna zastawka. A Departament Stanu podtrzymał to stanowisko. Departament Stanu podtrzymał to stanowisko. O co chodziło? Otóż w kwietniu dziennikarze stacji telewizyjnej TVN z kamerami tam sobie jeździli koło Wodzisławia Śląskiego i przypadkowo przejeżdżali przez obok takiego lasu, z którego usłyszeli odgłosy obchodów urodzin Hitlera. No, to takiej okazji. A skąd wiedzieli, że to Hitlera? No jakoś widocznie tam się dowiedzieli. I od razu pobiegli tam jak pastuszkowie do Betlejem, a oni tam, nie gwiazda, tylko głosy, odgłosy tego Hitlera. No i to całą sporządzili filmową relację z tego wydarzenia. W kwietniu ubiegłego roku. Ale opublikowali ją dopiero 9 miesięcy później. Wtedy właśnie, kiedy Polonia amerykańska rozpoczęła ten rozpaczliwy lobbying przeciwko ustawie 437. No, TVN-u tam w Ameryce specjalnie nikt nie ogląda, no ale prasa międzynarodowa już to odpowiednio przedstawiła, także to bardzo źle usposobiło część opinii amerykańskiej, w ogóle do Polski i do tego, no co to za kraj dziki, w którym tam po lasach jacyś hitlerowcy obchodzą rodziny Hitlera. No i pojawiło się podejrzenie, bo pojawił się taki jegomość, uczestnik tej imprezy, który powiedział, że tacy nieznajomi panowie dali mu 20 tysięcy złotych, żeby taką imprezę zorganizował i nalegali, żeby w niej uczestniczyła jedna pani. Okazało się, że ta pani to była właśnie dziennikarka z TVN-u. No i on to zorganizował i tak dalej, tam zrobili tam różne takie okrzyki wznosili i tak dalej. Proszę państwa, w związku z tym prokuratura podjęła śledztwo, wszczęła śledztwo, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ta uroczystość nie została zainscenizowana przez stację telewizyjną TVN. Państwa, starsi państwo to pamiętają jeszcze, co Lenin w takich sprawach mówił. Otóż Lenin mówił o organizacyjnej, organizatorskiej funkcji prasy. Prasa nie tylko powinna relacjonować wydarzenia. Prasa tak naprawdę powinna je tworzyć, a potem relacjonować odpowiednio. No i tu TVN rzeczywiście według leninowskich norm postąpił, a czy takie podejrzenie się pojawiło. No i kiedy to śledztwo zostało wszczęte, to pani Georgetta Mosbacher napisała, że nie wolno. I prokuratura chyba to śledztwo wstrzymała. Co oznacza, że TVN, stacja telewizyjna TVN, uzyskała w Polsce status eksterytorialny. No bo nie wolno. A dlaczego pani Georgetta akurat tym się tak przejęła? Ano dlatego, że właścicielem stacji TVN jest firma Discovery Corporation, której prezesem zarządu jest pan Dawid Zaslav z pierwszorzędnymi żydowskimi korzeniami. No to pani Georgetta, to jak kto to widział, żeby na taką stację. Ona jeszcze potem pisała inne listy, które wyciekły do mediów. I to w takich drobiazgach, jak na przykład to, żeby minister zdrowia wpisał jeden lek wytwarzany przez amerykańską firmę farmaceutyczną na listę leków refundowanych. Nawet w takich drobiazgach. Bo widać, że przechodzimy na ręczne sterowanie. No dobrze to nie wygląda, więc proszę państwa, z tymi wszystkimi sytuacjami, czy z konsekwencjami tych wszystkich sytuacji, będziemy mieli do czynienia w roku wyborczym. W związku z tym na pewno będą organizowane spotkania kandydatów z wyborcami. No i dobrze było takiego jednego z drugim kandydata zapytać, jaki on ma pomysł,
na uchronienie Polski przed skutkami ustawy numer 467. Jeżeli nie ma żadnego pomysłu, no to nie wiem, czy jest sens na niego głosować, bo gdybyśmy konia spytali, jaki on ma pomysł, to koń też by nie miał żadnego pomysłu. No, ale kto to widział, żeby konia wybierać do Sejmu? Prawda? Więc tu pod tym względem różnicy żadnej nie ma. Proszę Państwa, więc jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę Państwa przy okazji wyborów. Otóż no nie mogę się powstrzymać, żeby nie zaprezentować mojej ulubionej teorii spiskowej, według której Polską rotacyjnie rządzą trzy stronnictwa, nie jednocześnie, tylko rotacyjnie: stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. One rządzą w zależności od tego, pod czyją kuratelą Polska aktualnie się znajduje. No i żeby to, bo to tak teorie spiskowe to łatwo formułować, ale ja chciałbym ją tu uzasadnić, żebyście Państwo trochę mieli lepsze rozeznanie, dlaczego jestem zwolennikiem tej teorii mojej ulubionej. Żeby to lepiej wszystko ogarnąć, to trzeba się cofnąć do roku, do 17 września 2009 roku. Najpierw do tego czasu się cofniemy. No i co się stało wtedy? Ano prezydent Barack Obama dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, to znaczy wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w naszym zakątku Europy. No i to spowodowało oczywiście efekt próżni politycznej. Natura próżni nie znosi, zwłaszcza politycznej, w związku z tym tę polityczną próżnię natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Rosja. I Polska przeszła pod kuratelę strategicznych partnerów. Dlaczego strategiczni partnerzy? Otóż proszę Państwa, po roku 1990 Niemcy nawróciły się na linię polityczną kanclerza Bismarcka. Linia polityczna kanclerza Bismarcka w pewnym uproszczeniu sprowadza się do tego, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. Od tej linii w swoim czasie odszedł cesarz Wilhelm II i wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler. No ale to ściągnęło na Niemcy klęski. W związku z tym wyciągnęli z tego wniosek i nawrócili się na linię polityczną kanclera Bismarcka i zewnętrznym wyrazem tego nawrócenia jest właśnie strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. I ono dosyć dobrze wytrzymuje wszystkie próby niszczące, jakim jest poddawane. Podam dwa przykłady. Majdan na Ukrainie. Przewrót polityczny od takiego prorosyjskiego rządu, antyrosyjski rząd się tam utworzył. No i prezydent Putin sprawiał wrażenie zaskoczonego rozwojem tych wypadków. Ale okazało się, że to nieprawda, że on wcale nie był zaskoczony, tylko czekał na jedną informację. I kiedy ta informacja się ukazała, to on natychmiast wyciągnął konsekwencje. A jaka informacja? Mianowicie nasza złota pani z Berlina powiedziała, że na Ukrainie nie będzie interwencji wojskowej. Właśnie na to czekał Putin. Natychmiast w ciągu 24 godzin zajął Krym. No bo przekładając to na język ludzki, to tak nasza złota pani to powiedziała tak, no na co durniu czekasz? No i on, a to jak tak? Bo jakby miała być interwencja wojskowa, a to co innego, bo to wojna, to wiadomo jak się zaczyna, jak się kończy, tego nikt nie wie. A jak nie będzie, no to nie będzie, no to znaczy, że mamy wolną rękę i tak dalej. To pokazuje, jak funkcjonuje to strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. I drugim przykładem to jest Nord Stream 2. Oj, tam rezolucje uchwalają, a takie, owakie, ale budowa idzie w tempie stachanowskim, także bo widać, że to działa. Teraz był minister spraw zagranicznych niemiecki w Moskwie, no i tam taką deklarację złożył, żeby Rosja utworzyła dla żeglugi cieślinę kerczeńską, żeby tam już nie było żadnych incydentów, dlatego że
No po co mają wpływać na Morze Czarne amerykańskie okręty? Z tego tylko same zgryzoty będą. Więc lepiej niech tam po tej cieśninie, niech tam sobie pływają kto chce. Zresztą do tej pory tak było, bo te statki obcych bander musiały tylko się anonsować. I Rosjanie ich przepuszczali. Incydent w cieśninie Kerczeńskiej wydarzył się dlatego, że w tym jednym, jedynym przypadku, bo i ukraińskie okręty się i statki się anonsowały, bo Ukraina ma tam port w Mariupolu, a tym razem się nie zaanonsowały. No to Rosjanie ich zaaresztowali i trzymają do tej pory. Proszę Państwa, wydawało się, że Polska przeszła pod kuratelę strategicznych partnerów nieprzypadkowo, dlatego że 20 listopada 2010 roku odbywał się szczyt NATO w Lizbonie i na tym szczycie NATO właśnie tego dnia zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Bo to dla Polski stwarzało zupełnie nową sytuację, bo jeżeli cały Pakt Północnoatlantycki pozostaje w strategicznym partnerstwie z Rosją, to Polska też musi jakoś się w tym strategicznym partnerstwie odnaleźć. No i się odnalazła. W sierpniu 2012 roku przyjechał do Warszawy jego świątobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl i na Zamku Królewskim w Warszawie z jego ekscelencją arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Dzisiaj już nikt tego nie pamięta, że coś takiego, a to wtedy zatrzymywało ruch ziemi dookoła osi, prawda? No i to jaki z tego wniosek? Ano taki, że Rosjanie jak trzeba to potrafią grać na różnych fortepianach, bo tu deklaracja o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim nie została podpisana przez rządy, tylko przez przedstawiciela Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego. Zawsze można to zdezaufać, przecież my żeśmy tego nie podpisali, prawda? Ale deklaracja jest podpisana. No trudno się z niej wycofać, zwłaszcza w Polsce, kiedy no, jest wprawdzie konstytucyjna zasada rozdziału Kościoła od państwa, ale ciężar gatunkowy Kościoła katolickiego w polityce jest całkiem spory, więc to u nas to jest trochę inaczej niż w Rosji. Bo w Rosji to wiadomo, ten patriarcha Cyryl, ja tak trochę w dygresję tu popadam, ale to warto. Czasami oglądam rosyjską telewizję, bo to tam się dużo informacji można uzyskać, z naszej to już nic, a tam można. No i oglądałem akurat, jak ten Cyryl został patriarchą. No i z tej okazji rosyjski odpowiednik naszej stokrotki resortowej, pani redaktor Moniki Olejnik, poprosił go tam, zaprosił do studia taka pani, no i zaczęła go przesłuchiwać. I na dzień dobry powiada jemu tak: Wasza świątobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB. Na co patriarcha Cyryl powiada: da, no iż to. Bardzo finezyjna odpowiedź, bo to można ją na dwa sposoby rozumieć. No, no tak mówią, no i co z tego? No co mam tu prostować, rozebrać się, żeby pokazać, że nie byłem? Albo drugi sposób interpretacji, no byłem, no i co z tego, prawda? A teraz już nie jestem i dobrze. Więc tak to Rosjanie potrafią grać na wielu fortepianach. No i to strategiczne partnerstwo i pojednanie i tak dalej. Wydawało się, bo to 20 listopada 2010 roku został ustanowiony nowy porządek polityczny w Europie, który miał zastąpić już właściwie rozpadający się porządek jałtański. I wydawało się, że to fundamentem tego będzie strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, a najtwardszym jądrem tego strategicznego partnerstwa jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. To nie była dla nas dobra wiadomość, bo wydawało się, że klamka zapadła na 50, może na 100 lat. A strategiczne partnerstwo rosyjskie, niemiecko-rosyjskie można porównać do szczęk i madła, które się tak zaciskają wokół naszej głowy.
One nie miażdżą nam głowy, ale zostawiają tylko tyle przestrzeni, że my już nie możemy ruszać głową w ten sposób, możemy tylko tak. No więc to nie była dobra wiadomość. Proszę Państwa, ale w 2013 roku, w drugiej połowie 2013 roku, prezydent Obama, ten sam, który we wrześniu 2009 roku zrobił ten reset, na skutek pewnych niepowodzeń, powiedzmy takiej kompromitacji, jakiej doznał w Syrii, z tej irytacji wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński, zapalając zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, co oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w Europie i to wejściem smoka takim. No a to oznaczało z kolei, że Polska znowu przechodzi pod kuratelę amerykańską, spod kurateli strategicznych partnerów, przechodzi pod kuratelę amerykańską i to na dobre. No i jak pamiętamy, co się stało już pod koniec 2013 roku. Trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej i zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, żadnych innych nie. Po rozmaitych warszawskich restauracjach, głównie w knajpie pod Pluskwami, ale w innych też. No i nagrali tam w tych restauracjach 900 godzin tych podsłuchanych rozmów. My tylko okruszki żeśmy poznali, bo to, tam reszta to jest na razie owiana mgłą tajemnicy i to mgłą w najlepszym gatunku. Ale 700 godzin ci kelnerzy nagrali podobno w rezydencji premiera Donalda Tuska, do której kelnerom właściwie tam nie można wejść. No to z tego wniosek jedyny, jaki można wyciągnąć, że tym kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszorzędni fachowcy, dla których założenie podsłuchów w rezydencji premiera Tuska to jest zadanie rutynowe. Nie śmiem się nawet domyślać, co to byli za fachowcy, bo niezawisły sąd nawet się nie ośmielił domyślać i pana Marka Falentę skazał jako tu najgłówniejszego szatana organizatora tego zbiegu. Właściwie nie bardzo było wiadomo, po co mu to było potrzebne. Takie tam ryzyko, nakłady i tak dalej. Nie wiadomo, właściwie to bez sensu zupełnie to. No chyba, że założymy pierwszorzędnych fachowców, a to wtedy co innego. Proszę Państwa, co się stało w rezultacie? Te rewelacje zaczęły przeciekać do mediów, no i zaczęły kompromitować działaczy Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? No, bo dopóki byliśmy pod kuratelą strategicznych partnerów, no to obecność Platformy Obywatelskiej, czyli Stronnictwa Pruskiego na pozycji lidera sceny politycznej w Polsce była jak gdyby oczywistą oczywistością. No ale kiedy przeszliśmy pod kuratelę amerykańską, no to nie. To trzeba było dokonać podmianki. Na Ukrainie to tam trzeba było Majdan, opony palić, strzelać, snajperzy i tak. U nas nie, tylko kelnerzy, trzej kelnerzy wystarczyli. Także widać, że u nas łagodniej to przebiega. No i co się stało? Ano w 2015 roku prezydent Komorowski przegrał wybory prezydenckie z panem Andrzejem Dudą. Prezydent Komorowski jeszcze pół roku wcześniej był naprawdę szczerze przekonany, że nie ma z kim przegrać. Że nie będzie żadnego groźnego tutaj konkurenta. A pół roku później przegrał i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o którym wcześniej nikt w Polsce nie wiedział jako o polityku samodzielnym. No to byliśmy świadkami takich cudów. Tu dzisiaj czytana była Ewangelia o cudzie w Kanie Galilejskiej, ale to jeszcze większe cuda były, prawda? No i a parlamentarne wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Proszę Państwa, jeszcze raz muszę tutaj się cofnąć w czasie, żeby pewną rzecz wyjaśnić, bardzo ważną, która determinuje sytuację na naszej scenie politycznej. Skąd te stronnictwa się wzięły wszystkie? Musimy się cofnąć do drugiej połowy lat 80.
W 1986 roku miało miejsce spotkanie prezydenta Reagana z Michałem Gorbaczowem w Reykjaviku na Islandii. Celem tego spotkania było położenie fundamentów pod nowy porządek polityczny, bo jałtański porządek już po prostu zaczął się rozpadać i trzeba było obmyślić nowy. No ale to nie była decyzja jednorazowa, to był proces długotrwały, ale już po tym spotkaniu w Reykjaviku w 1986 roku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. Ona nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy pojawiła się wiarygodna zapowiedź tej ewakuacji. I ta wiarygodna zapowiedź odbiła się bardzo takim rezonansem we wszystkich państwach Europy Środkowej, również w Polsce, gdzie rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej. No bo każdy inteligentny człowiek zdawał sobie sprawę, że jak Sowieci się wycofają, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, chociażby dlatego, że nikt nie da już na to pieniędzy. A w nowym ustroju jeszcze tam nie wiadomo było, jak on się będzie nazywał, nie wiadomo było, jak, na czym on będzie polegał, ale wydawało się bardzo prawdopodobne, właściwie pewne, że na pewno nie będzie się liczyła znajomość Lenina, Marksa i Engelsa na wyrywki, tylko prawdopodobnie będzie się liczył stan posiadania. No ale jak to stan posiadania, jak, a to wszystko państwowe jest, no to jak pamiętamy, od 1986 roku zaczęły się pojawiać wokół przedsiębiorstw państwowych spółki nomenklaturowe. Bo trzeba było stan posiadania zgromadzić, żeby w nowych warunkach ustrojowych zająć odpowiednią pozycję społeczną. No i spółki nomenklaturowe polegały na rozkradaniu majątku państwowego. Nie takim chamskim, ale na przechwytywaniu całej, zgarnianiu całej śmietany. Zresztą to było zastrzeżone dla takiej nomenklatury średniego szczebla, bo dla wyższego szczebla to były lepsze konfitury. Po tam przykład jednej, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł, żeby dokonać nielegalnej operacji skupienia polskich długów na międzynarodowym rynku finansowym. To była operacja nielegalna, więc to trzeba było dyskretnie robić. I państwo wyłożyło na ten cel 1 700 000 000 dolarów. Przypomnę, że wtedy pensja średnia w Polsce stanowiła równowartość 20 dolarów miesięczna, a taka dobra to 30 dolarów, a to 1 700 000 000 dolarów. Długi skupiono, ale tylko za 60 milionów dolarów, a 1 640 000 000 dolarów gdzieś się rozeszło. Na przykład stacja TVN, ja ją podejrzewam, że została utworzona przy udziale pieniędzy ukradzionych z tego Funduszu Obsługi Zadłużenia. No, mnóstwo starych rodzin się pojawiło i tak dalej. Proszę Państwa, więc uwłaszczenie nomenklatury to był jeden z systemowych nurtów przygotowania do transformacji ustrojowej. Drugi to było ukształtowanie takiej reprezentacji społecznej, do której wywiad wojskowy mógłby mieć zaufanie i z nią się ułożyć przy okrągłym stole. No i tak się stało. To był ten drugi nurt systemowych przygotowań do transformacji ustroju, ale pojawił się jeszcze nurt trzeci przygotowań prywatnych i on wywiera, podobnie jak tamte dwa, wywiera bardzo poważne skutki w aktualnej sytuacji i będzie wywierał jeszcze długo, długo potem. Co było najtwardszym jądrem systemu komunistycznego? Bezpieka. Bezpieka była najtwardszym jądrem systemu komunistycznego. Ci bezpieczniacy to są ludzie wprawdzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. No i oni pierwsi wiedzieli, że Imperium Sowieckie będzie się ewakuowało, a ponieważ są inteligentni i spostrzegawczy, to musieli postawić, ja przypuszczam, że oni mi się nie zwierzają, ale przypuszczam, że każdy z nich postawił sobie samemu pytanie. No dobra,
Sowieciarze się wycofują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec wskaże na mnie i powie: na powróz, łajdaka. No, kto się za mną ujmie wtedy? Jak ja tu wybrnę z tej sytuacji? A ponieważ są ludźmi inteligentnymi, to sobie zdali sprawę, że jak Sowieci się ewakuują, to tutaj nastąpi odwrócenie sojuszy. Nasi dotychczasowi wrogowie staną się naszymi sojusznikami i odwrotnie. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz trzeba zawczasu przewerbować się na służbę do któregoś naszego sojusznika i on jako swojemu agentowi nie da mi zrobić krzywdy. On mnie tu ochroni, parasol ochronny nade mną rozepnie. No i tak się stało. I tak się stało. Jedni przewerbowali się do służb amerykańskich, inni do niemieckiej BND, inni do izraelskiego Mossadu, a jeszcze inni zostali przy GRU, bo to tam albo języków nie znali, albo tam no, nie zmienia się koni podczas przeprawy. W rezultacie pojawiły się te trzy stronnictwa: ruskie, pruskie i amerykańsko-żydowskie. I one nadal istnieją, dlatego że tamte zależności reprodukują się w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. Mamy w Polsce do czynienia z takim zjawiskiem bowiem, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy piosenkarzami, nawet jak mają tylko pierwszy stopień muzykalności, znaczy rozróżniają, kiedy grają, a kiedy nie, i to im wcale nie przeszkadza w karierze. Dzieci sędziów zostają sędziami, a dzieci konfidentów zostają konfidentami. No to tak i tak. I to się reprodukuje w kolejnych pokoleniach. Te stronnictwa cały czas funkcjonują. No i proszę Państwa, wracamy do tego, do zresetowania resetu. Rok 2015, następuje podmianka na polskiej scenie politycznej. Wydawało się, że no wszystko jest załatwione, ale nie wszystko zostało załatwione. Niemcy to jest państwo poważne i państwo poważne nie zrezygnuje tak łatwo z wpływu w Polsce, tylko dlatego, że prezydentowi Obamie tam się przesunęło pod sufitem. No to nie jest żaden powód, prawda? No i Niemcy podjęły próbę destabilizowania sytuacji politycznej w Polsce. Przypomnę, rząd pani Beaty Szydło powstał późną jesienią 2015 roku. Jeszcze nie zdążył nic zrobić, a już w styczniu, na początku stycznia roku 2016, Komisja Europejska kierowana przez dwóch niemieckich owczarków wspomnianych podjęła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji i praworządności. Bezprecedensowa. Nigdy jeszcze wobec żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nic takiego nie podjęto. Bo nagle się okazało, że w Polsce coś złego się dzieje. No i ta procedura w połowie roku 2016 doznała eskalacji. Komisja Europejska przedstawiła Polsce coś w rodzaju ultimatum w postaci tak zwanych zaleceń. Rząd nawet nie odpowiedział na te zalecenia, już nie mówiąc o ich wykonaniu. Pani premier Szydło powiedziała tylko w jednym tam z wystąpień, że te zalecenia mają charakter ideologiczny i polityczny, a nie merytoryczny, więc to w ogóle nie będziemy tutaj się nimi zajmowali. Termin wykonania tych zaleceń, czyli termin ultimatum, został wyznaczony na 27 października roku 2016. Wydawało się, że no, ale minął 27 października i nic się nie stało. Wydawało, można było odnieść wrażenie, że Polska może zlekceważyć niemieckie ultimatum i kary nie odebrać. No tak dobrze to jeszcze nie ma, bo 16 grudnia została podjęta próba doprowadzenia do przesilenia politycznego w Polsce. Jak pamiętamy, grupa posłów opozycyjnych
podjęła próbę zablokowania ustawy budżetowej. Nieuchwalenie w odpowiednim terminie ustawy budżetowej rodzi skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Czyli zmieniamy jeszcze raz. Decyzja w tej sprawie leży w gestii prezydenta, ale pan prezydent Duda wtedy jeszcze nie ośmieliłby się takiej decyzji podjąć. I o to chodziło, żeby się nie ośmielił, bo wtedy zostałby oskarżony już o złamanie konstytucji w konkretnym punkcie, a ta grupa posłów opozycyjnych zaprezentowałaby się jako alternatywny ośrodek władzy, a właściwie nie alternatywny, tylko no jedyny demokratyczny w tej sytuacji ośrodek władzy. No, żeby to wyglądało efektownie, to 16 grudnia, jak rozpoczęła się blokada sali plenarnej Sejmu, dookoła Sejmu zaczęli gromadzić się zwożeni z całej Polski konfidenci, którzy mieli tam przedstawiać zagniewany lud. No i pojawił się nawet najstarszy kiejkut III Rzeczypospolitej w osobie pana generała Marka Tkaczewskiego, przebranego po cywilnemu, a natychmiast został rozpoznany i ci konfidenci, jak zobaczyli, że on jest, to już nie wiedzieli, jak tam gorliwość okazać, rzucali się pod samochody, a taki pan Diduszko to nawet udawał nieboszczyka. I nawet jego żona się dała na to nabrać, tam lamentowała nad nim, ale kiedy kamery wyłączono, pan Diduszko wstał, otrzepał się i poszedł do domu. Także tak to wygląda. A 16 grudnia, tego samego dnia, do Wrocławia przyjechał Donald Tusk. Pod pretekstem uczestnictwa w jakimś tam kulturalnej imprezie, ale tak naprawdę chodziło o to, że gdyby ten Ciamajdan, jak go potem nazwano, rozwinął się w pożądanym kierunku, to Donald Tusk wtedy z terytorium Rzeczypospolitej by się zaprezentował jako tymczasowy demokratyczny prezydent, bo tamten to faszysta, prawda? Demokrację łamie. Bardzo dużo zależy w takich sytuacjach od międzynarodowego uznania i o tym też pomyślano. Na 21 grudnia 2016 roku zostało wyznaczone posiedzenie Komisji Europejskiej w Brukseli poświęcone Polsce. No to gdyby ten Ciamajdan się rozwinął w pożądanym kierunku, no to co by komisja powiedziała? Alleluja, prawda? No nareszcie w Warszawie demokracja zatriumfowała i tyle. Dlaczego w grudniu? Dlaczego w grudniu? Proszę Państwa, no nie wiem, bo tam mi się nie zwierzają nasza złota pani, ale przypuszczam, że ze względu na wybory w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku odbyły się wybory prezydenckie. W Ameryce jest tak, że wybory się odbywają na początku listopada, ale prezydent elekt nie obejmuje od razu urzędowania, tylko dopiero pod koniec stycznia składa przysięgę i wtedy już tam obejmuje urzędowanie. I w okresie między początkiem listopada a końcem stycznia panuje coś w rodzaju bezkrólewia w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji, które by wiązały ręce następcy. No to jest oczywiste. A ten prezydent elekt nie podejmuje decyzji, bo nie może, jeszcze nie objął urzędowania, więc jest coś w rodzaju bezkrólewia. Normalnie do tej pory to te bezkrólewie nie było jakieś dramatyczne, bo tam w czasie kampanii wyborczej to tam sobie zrobili różne psoty, ale 5 listopada odbywały się wybory. Kandydat przegrany składał gratulacje zwycięzcy. Emocje gwałtownie opadały, wszystko wracało do normy. Tym razem tak nie było. Tym razem tak nie było. Ta wojna polityczna w Stanach Zjednoczonych wcale nie ustała po wyborze Donalda Trumpa. Przeciwnie, do dzisiaj zresztą nie ustała. Do dzisiaj, a wtedy to tak jakby się zaostrzała niczym walka klasowa w miarę postępów socjalizmu. Mogłem się o tym przekonać osobiście, jak byłem w grudniu 2016 roku w Nowym Jorku, to widziałem jak demonstracje przeciwko Trumpowi, który był już wybrany przecież, te demonstracje już nic nie mogły zmienić, przewalały się przez Nowy Jork jedna za drugą i nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na te demonstracje. $18,5 za godzinę.
Bo w Stanach to tak jest, tam gdzie, kto by tam, a dlaczego ten prezydent, nie tam. Nie, no po prostu się wynajmuje demonstrantów i oni tam idą, krzyczą, co im tam każą. Plakaty niosą, tam jakieś transparenty. No a potem oddają to, ile na ile godzin się wynajęli, to tyle tam demonstrują, a potem idą do knajpy i tyle. Proszę Państwa, no wydawało się, że to właśnie jest ta przyczyna, że Donald Trump będzie tak zaabsorbowany uganianiem się od tych wszystkich swoich przeciwników, że w ogóle nie będzie zwracał uwagi, co się dzieje tam gdzie indziej, a już zwłaszcza w Polsce, to co tam niech się dzieje, co chce, co go to obchodzi. I w takim razie trzeba wykorzystać tę sytuację, trzeba stworzyć w Polsce fakty dokonane, no a potem jak prezydent Trump obejmie urzędowanie, no to już wszystko będzie po wszystkim, będzie musiał przyjąć te fakty do wiadomości, bo w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko po prostu przyjmuje się go do wiadomości. Ale wydaje się, że ta optymistyczna ocena w Berlinie dokonana była nazbyt optymistyczna. Trump rzeczywiście był tam zaabsorbowany tymi podjazdami, tą wojną podjazdową, ale nie tak, żeby tam całkiem przestał zwracać uwagę na to, co się na świecie dzieje. I 15 grudnia 2016 roku na kilka godzin przyleciał do Warszawy Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa. I odbył dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński jest prostym posłem. Nie jest ani prezydentem, ani premierem, nawet ministrem. Nie jest, jest prostym posłem, ale Rudolf Giuliani wiedział, z kim trzeba odbyć rozmowę. Więc dobrze są Amerykanie poinformowani, kto tu jest, jaka jest prawdziwa hierarchia, bo ona jest zupełnie inna niż ta oficjalna. I odbył tą dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Po tej rozmowie Jarosław Kaczyński 16 grudnia wyprowadził część posłów z sali plenarnej do sali kolumnowej i oni tam uchwalili ustawę budżetową. A na nieuchwaleniu ustawy budżetowej cała ta koncepcja się opierała. Od razu się pojawiły potępieńcze swary, czy ta ustawa jest legalna, bo tam jedni krętacze dowodzili, że nie jest legalna, dlatego że to tylko w sali plenarnej takie ustawy się uchwala, ale inni krętacze dowodzili, że to nieprawda, że ważne jest tylko, żeby nad ustawą głosowali posłowie, a gdzie głosują, w którym miejscu, nawet w krzakach pod Sejmem mogą przegłosować i będzie ustawa przegłosowana. O te spory do dzisiaj jeszcze nie, tam nie, konkluzji żadnej nie ma, ale to nie o to chodzi, że chodzi o to, że cały filar, na którym się wszystko opierało, w jednej chwili przestał istnieć. No i 3 dni później niemiecki Die Welt zatrąbił do odwrotu. Powiedział, no nie udało się. Trzeba się na pewien czas pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. I tylko tym posłom, którzy tam siedzieli w sali plenarnej i tam kantyczki, jakieś kolędy śpiewali, to nikt im nie powiedział, że już wojna się skończyła. Już wreszcie ktoś się nad nimi zlitował, ale to dopiero po 10 dniach chyba i oni dopiero po 10 dniach się rozeszli do domów, bo już rzeczywiście nie było sensu. Po 2 dni po tym artykule w Die Welt nasza złota pani zapowiedziała, że przyjedzie do Warszawy z gospodarską wizytą. 7 lutego powiedziała, że przyjedzie, 2017 roku. Nie była to bynajmniej podróż do Canossy, bo nasza złota pani na 2 dni przed przyjazdem do Warszawy pokazała tęgi kij w postaci deklaracji, że bardzo jej się podoba koncepcja Europy dwóch prędkości. Koncepcja Europy dwóch prędkości w przełożeniu na język ludzki sprowadza się do tego, że decyzje będą podejmowane w szczupłym gronie załogi twierdzy Europa, a następnie przekazywane do wykonania peryferiom. No i z tym pani nasza złota przyjechała do Warszawy, odbyła 4 rozmowy. 2 rozmowy z panią premier Beatą Szydło, 1 z panem prezydentem Dudą i 1 z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim.
rozmowy z panią premier Beatą Szydło były dwie. Pierwsza przed południem, późnym przed południem, 11 chyba. Pani Szydło jeszcze chyba nie wiedziała wtedy, co myśli. Bo dziennikarze po tej pierwszej rozmowie zapytali, no i co pani sądzi, pani premier, o tej koncepcji Europy dwóch prędkości. Pani Beata Szydło powiedziała, że jest interesująca. Ale po następnej rozmowie, to była chyba w pół do drugiej, ktoś już jej powiedział, no co też pani, pani musi myśleć po nowemu, inaczej trzeba myśleć. No i już wiedziała, co ma myśleć. Zapytali ją po tej drugiej rozmowie, a powiedziała, że koncepcja Europy dwóch prędkości jest absolutnie nie do przyjęcia. No to już była naprostowana. Nasza złota pani po tych rozmowach pojechała sobie, ale chyba się zorientowała. Czego chciała, to się dowiedziała, bo jeszcześmy nie ochłonęli z wrażenia po tej wizycie gospodarskiej, a na początku marca, dwa tygodnie później, na początku marca wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie wystąpiły do Komisji Europejskiej z apelem, żeby Komisja Europejska zrobiła z Polską porządek, ponieważ poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to co to oznaczało? Że nastąpiła zmiana akcentów. Już nie walczyliśmy o demokrację, to znaczy walczyliśmy, ale nie przede wszystkim o demokrację. Przede wszystkim teraz zaczęliśmy walczyć o praworządność. I dopóki żeśmy walczyli o demokrację, a to na fasadzie tej walki mógł być nawet pan Mateusz Kijowski. Ten jegomość taki, który tam miał różne te, że malwersacje i tam alimenciarstwo. No to, ale jak zaczęliśmy walczyć o praworządność, no to już nie. No jak by to wyglądało, gdyby na oczach całej Europy sztandarem praworządności wywijał człowiek podejrzewany o malwersacje finansowe, o alimenty, no to za bardzo śmieszne by to było, więc pan Mateusz Kijowski został wycofany do tylnych szeregów tam bardzo głębokich. A skoro już walczymy o praworządność, no to kto na pierwszą linię frontu powinien zostać wysunięty? No sędziowie. No i wielu sędziom ta rola się spodobała. Dwa kongresy sędziów polskich się odbyły. Bardzo dziwne, bo nie było żadnych wyborów w środowisku delegatów na jakiś kongres. Nie, przyjeżdżał kto chciał, albo kto musiał. No i te kongresy oczywiście, że tu poziom ochrony praw człowieka i w ogóle praworządność urąga wszelkim, no trzeba tu zrobić porządek i tak dalej. No tak całkiem zgodnie z tym, co Komisja Europejska tutaj robiła. No i takim katalizatorem tej sytuacji był przyjazd 6 lipca 2017 roku prezydenta Donalda Trumpa do Warszawy. Jak pamiętamy, w czasie konferencji prasowej prezydent Trump złożył deklarację, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Ta deklaracja musiała w Berlinie zapalić czerwone światełko alarmowe. To już tu się żarty kończą. O co chodzi? Proszę Państwa, znowu musimy się cofnąć do końca lat 80., kiedy już było wiadomo, że Sowieci się będą stąd wycofywali. No to cztery państwa europejskie, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, postanowiły ująć sprawy w swoje ręce, ustworzyć taki system reasekuracji niepodległości. No bo tak, znowu próżnia polityczna się w Europie tutaj środkowej robi. My, nauczeni kruchością porządku wersalskiego z 1919 roku, teraz nie możemy liczyć na jakieś korzystne koniunktury międzynarodowe, że one się będą długo utrzymywały, tylko musimy wziąć swoje sprawy w swoje ręce. No i ponieważ Rosja zaczyna pogrążać się w zapaści, to być może nie storpeduje tego.
Niemcy wprawdzie w zapaści się nie pogrążają, ale są skrępowane powiązaniami w ramach wspólnot europejskich, więc być może, że z powodu tego skrępowania też nie będą mogły tego storpedować. W związku z tym trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. No i w Budapeszcie w 1989 roku te cztery państwa podpisały porozumienie o współpracy politycznej, nazwane potocznie od czworga sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia natychmiast przystąpiła Czechosłowacja jako piąty sygnatariusz jeszcze przed aksamitnym rozwodem. No i stąd Pentagonale i Polska jako szósty sygnatariusz, stąd Heksagonale. No na to liczyli ci, że Niemcy też nie będą w stanie tego storpedować. Niestety tu się przeliczyli sygnatariusze Heksagonale, bo Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchów w Europie, a to nastąpiło po 12 września 1990 roku, kiedy to w Moskwie został podpisany traktat 2+4, to on tam się nazywał inaczej, traktat o ostatecznym rozwiązaniu kwestii niemieckiej, uregulowaniu kwestii niemieckiej. Ten traktat likwidował okupację Niemiec, bo Niemcy do 12 września 1990 roku były formalnie okupowane jako konsekwencja jeszcze wojny, a ten traktat likwidował okupację Niemiec, otwierając w ten sposób drogę do zjednoczenia, które nastąpiło miesiąc później. I Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchów w Europie, natychmiast zaczęły wysadzać w powietrze Heksagonale. Natychmiast. W jaki sposób? Ano zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości. Co prawie natychmiast wrzuciło Jugosławię w otchłań krwawej wojny domowej. Ona właściwie do dzisiaj się tak na dobre nie zakończyła, bo tam trochę są mitygowani wszyscy. Ale Jugosławia, która miała być bałkańskim filarem Heksagonale, w jednej chwili stanęła w ogniu. A pozostali sygnatariusze, widząc, czym grozi tu politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tego zdystansowali. No i tak Niemcy wysadzili w powietrze Heksagonale i próżnię polityczną zaczęły wypełniać same, rozszerzając Unię Europejską, której są politycznym kierownikiem, na wschód. I ta polityka niemiecka została uwieńczona sukcesem 1 maja 2004 roku. 8 państw środkowej Europy zostało przyłączonych do Unii Europejskiej, między innymi Polska. Ale przywództwo niemieckie się zachwiało w Europie na skutek dwóch okoliczności. Po pierwsze, kryzysu migracyjnego, w ramach którego nasza złota pani mnóstwo głupstw narobiła, co nawet Niemcy już mają dosyć tego. ADF powstała przecież tylko dlatego. ADF, czyli alternatywa dla Niemiec, która tam poluje na naszą panią, chce ją ustrzelić. No i drugą taką okolicznością było zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Otóż Donald Trump jako kandydat jeszcze bardzo krytykował hegemonię Niemiec w Europie. A jako prezydent wybrany podtrzymał ten pogląd. No i jeżeli w Warszawie oświadczył, że Stany Zjednoczone będą wspierały projekt Trójmorza, to jest nic innego jak zmartwychwstanie pomysłu Heksagonale, tyle tylko, że uzupełnionego i poprawionego, bo wadą pierwszego Heksagonale było to, że ono nie miało ani silnego lidera, ani nawet silnego protektora i Niemcy bez trudu rozgoniły to towarzystwo. Ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem, to by było trudniej. Nawet nie jest pewne, czy taka próba by została podjęta, bo dlaczego? Ano dopóki wojsko amerykańskie jest w Niemczech, to Niemcy muszą uważać. To nie jest tak, że mogą robić co chcą, muszą uważać. Wybiegając trochę w przyszłość, dlatego właśnie Niemcy tak nalegają, Francja zresztą też, na utworzenie europejskich sił zbrojnych. Proszę Państwa, znowu musimy, bo to bez historii to się nie da zrozumieć, co się dzieje. Otóż
Co to jest, to ta europejskie siły zbrojne niezależne od NATO? To jest nic innego jak pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Otóż w 1954 roku, kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się na remilitaryzację Niemiec, to znaczy na pozwolenie Niemcom na posiadanie armii, to nie miały pewności, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wypadek, gdyby Hitler zmartwychwstał, to w 1955 roku, kiedy Bundeswehra została utworzona, cała Bundeswehra została wkomponowana w struktury NATO. I poprzez struktury NATO Amerykanie mają pełną kontrolę, co tam się dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że Bundeswehra nie ma sztabu generalnego. Ale po co im sztab generalny, jak jest połączone kolegium szefów sztabów w Pentagonie, prawda? Po co? No i europejskie siły zbrojne niezależne od NATO to jest po prostu inna nazwa wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. No i mamy takie oto tutaj wobec Polski prowadzone są takie różne podjazdy, tam Komisja Europejska nas tu sztorcuje, szarpie nas za nogawki ten owczarek Franciszek Timmermans, bo ten drugi to tam niezbyt często bywa trzeźwy, więc on tam jest mniej groźny, ale Timmermans jest groźny. No i proszę Państwa, z tymi europejskimi siłami zbrojnymi teraz widać, co się tu wyprawia. Prezydent Macron, to widać, że on nie ma takiego doświadczenia politycznego jak nasza Złota Pani, bo nasza Złota Pani też się wypowiadała za utworzeniem takich europejskich sił zbrojnych, ale trochę inaczej to uzasadniała, że to będzie dobrze, to dla pokoju i tak dalej w Europie, żeby to utrzymać. A ten prezydent Macron był szczery. Każdy taki młodzik, ktoś, Boj Żeleński pisał, a młody, głupie to płoche, tylko pobrudzi pończochę, prawda? To tak. Więc prezydent Macron w rozmowie z prezydentem Trumpem powiedział, że ta europejska armia jest potrzebna po to, żeby bronić Europy między innymi przed Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump bardzo był zaskoczony szczerością tej deklaracji. No i na Twitterze napisał, że tak, naprawdę, no ale przecież mówisz, pisze, że w 1940 roku to nie Stany Zjednoczone, tylko Niemcy wkroczyły do Paryża i jeszcze trochę, gdyby nie Stany Zjednoczone, to byście uczyli się po niemiecku.